Rozdział pierwszy. Takiego mamy najwyższego kapłana. Ale suma tego, co się mówi, tak jest, iż takiego mamy najwyższego kapłana, który usiadł na prawicy, stolicy wielmożności na niebiesiech, sługą będąc świątnicy, a prawdziwego onego przybytku, który Pan zbudował, a nie człowiek. Hebrajczyk 8 rozdział od 1 do 2 wiersza. Biblia Gdańska. Sedno zaś wywodów stanowi prawda. Takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu majestatu w niebiosach, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka, według Biblii Toruńskiej. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. To zdanie sumuje w sobie ten najważniejszy urząd najwyższego kapłana, tak jak on jest przedstawiony w pierwszych 7 rozdziałach listu apostoła Pawła do Hebrajczyków. Tamta zasadnicza, główna rzecz nie jest nadzwyczajna, dlatego że mamy najwyższego kapłana, lecz dlatego właśnie, że mamy takiego najwyższego kapłana. Takiego to znaczy, że mamy najwyższego kapłana o tak szczególnych wartościach i szczególnej wielkości, jak w poprzednich 7 rozdziałach jest przedstawiony, a nie inaczej. To oznacza, że w tych poprzedzających 7 rozdziałach listu do Hebrajczyków odnośnie urzędu arcykapłańskiego Chrystusa wyłaniają się rzeczy zadziwiające, jak też mocno ustalone założenia, które podsumowane są właśnie w tym słowie. Takiego mamy najwyższego kapłana. Dla prawidłowego zrozumienia tego słowa Pisma Świętego jest koniecznym ponownie przestudiowanie pierwszej części listu do Hebrajczyków, aby pojąć znaczenie i głębokość słowa takiego. Cały 7 rozdział mówi o tym urzędzie kapłańskim. 6 rozdział kończy się właśnie myślą o tym urzędzie. Prawie cały 5 rozdział omawia ten sam temat. 4 rozdział kończy się tym tematem i rozwija myśl trzeciego, który się rozpoczyna następującym apelem. Przeto, bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. A to są tylko końcowe urywki tego, co już w 1 i 2 rozdziale jest przedstawione. 2 rozdział kończy się myślą, że on jest miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem, a to jest znów końcowym wnioskiem tego, co jest powiedziane w 1 i 2 rozdziale, które właściwie są jedną całością. Ta charakterystyka przedstawia wyraźnie kapłański urząd Chrystusa jako jeden wielki temat, który się przewija przez pierwszych 7 rozdziałów listu do Hebrajczyków. Wszystkie tam zawarte prawdy, bez względu na to, w jakiej formie są ujęte lub pod jakimi myślami się pojawiają, są po prostu różnymi tłumaczeniami tej wielkiej prawdy o tym urzędzie kapłańskim, a wszystko to jest podsumowane w tym słowie. Takiego mamy najwyższego kapłana. A żeby pojąć prawdziwie
znaczenie i głębokość tego słowa, koniecznie trzeba studiować list do Hebrajczyków od samego początku. Przy tym nieustannie należy śledzić myśl o tej głównej rzeczy oraz stale mieć przed oczyma to słowo. Cel i znaczenie wszystkiego, co tu jest napisane, to pokazanie ludzkości, że takiego mamy najwyższego kapłana. Bez względu na to, jak głębokie i ważne są wypowiedzi następnych rozdziałów tego listu do Hebrajczyków, co się tyczy Chrystusa, wszystkie mają ten wielki cel, aby pokazać, że takiego mamy najwyższego kapłana. One mogą być tylko uznawane za podrzędne i uzupełniające prawdy tej głównej rzeczy, że my, takiego, mamy najwyższego kapłana. Tenże opisany argument w drugim rozdziale listu do Hebrajczyków kończy się słowami: dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem. Tutaj jest wyjaśnione, że poniżenie Chrystusa, przez które stał się podobny ludziom, jego ucieleśnienie i mieszkanie wśród ludzi było konieczne, aby się stał miłosiernym i wiernym najwyższym kapłanem. A żeby móc godnie ocenić miarę jego uniżenia i prawdziwe znaczenie jego stanowiska jako Syna Człowieczego i jako człowieka, trzeba jednak najpierw zrozumieć jego wzniosłe stanowisko jako Syna Bożego i Boga. A to jest tematem pierwszego rozdziału. Poniżenie Chrystusa, jego stanowisko i jego natura, gdy był w ciele na świecie, są w drugim rozdziale listu do Hebrajczyków dokładniej opisane niż w którymkolwiek innym miejscu Pisma Świętego. Prawdy i myśli poprzedniego rozdziału muszą koniecznie poprzedzać myśli drugiego rozdziału. Zanim możesz pojąć myśli i prawdy drugiego rozdziału, musisz najpierw całkowicie zrozumieć prawdy i myśli pierwszego rozdziału. Wzniosłość, stanowisko i natura Chrystusa, jaką miał w niebie, zanim przyszedł na ziemię, są w pierwszym rozdziale tegoż listu dokładniej omówione niż w jakichkolwiek księgach Pisma Świętego. Z tego wynika jasno, że koniecznością jest zrozumienie stanowiska i natury Chrystusa, jaką miał w niebie, aby prawidłowo zrozumieć stanowisko i naturę, jaką miał na ziemi. I dlatego, że musiał na ziemi być tym, kim był, aby zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem, jest koniecznym wymogiem zrozumieć, kim był w niebie. To jest także dlatego tak istotne, bo poprzedzano to, kim był na ziemi. A to jest najbardziej doniosłą częścią sedna tego wywodu, sprecyzowanego w wyrażeniu takiego: mamy najwyższego kapłana. Thank you.